Piotrze. Cześć, Mateuszu. Pozwól, że zacznę od pytania. Ja też mam mnóstwo pytań, ale dawaj. Ale pierwsze takie pytanie podstawowe. Tak, według ciebie, co jest niezbędne do zbawienia? Gdyby cię ktoś spytał, człowiek na ulicy. Do zbawienia no. niezbędna i konieczna jest łaska Boga. Dokładnie. I dlatego pytam o to na samym początku, żeby pokazać, jak ważny dzisiaj temat. To pozwól, że ci odwdzięczę się pytaniem i zapytam, cóż to jest łaska? <noise> to pozwól, że powiem tak, cały odcinek będziemy o tym mówić. A gdybyś miał tak szybciutko, jakby ktoś przestał nas słuchać po tych 20 sekundach, to ostatnie jeszcze sekundy, to ja się tu będę posiłkował katechizmem. Bo tam jest przepiękne to słowo takie, że łaska to jest taka. Um, tak. Przychylność pana Boga. Myślałem, że powiesz o świętej Teresce od Dzieciątka Jezus. Wszystko jest łaską. Znaczy, no, tylko to jest taka odpowiedź, która nic nie mówi. Myślę, że to jest odpowiedź, do której dojdziemy na końcu tego odcinka. No tak. to, to zapraszam, poprowadź. Mamy temat łaski, ale też temat, który od razu nam daje taki kierunek, w jakim mamy iść, usprawiedliwienia. Więc to już pokazuje, że będzie temat ciekawy i trudny. Dyskusyjne, tak jak było prawo naturalne, które było takim dyskusyjnym tematem, to dzisiaj jest druga strona tego prawa, czyli łaska Pana Boga i kwestia usprawiedliwienia. Najpierw, oczywiście, samo to, czym jest łaska, na jakiej zasadzie działa ta łaska, ale też, czym jest usprawiedliwienie. Bo to może być dość dziwne, jak ktoś przeczyta katechizm i dowie się, czym jest usprawiedliwienie według katechizmu. Na potwierdzenie Twoich słów to trzeba wskazać, że jest cały osobny traktat w dogmatyce poświęcony łasce. Tak. To jest osobny dział, bardzo duży. Jak próbowałem sobie to przed odcinkiem sprawdzić, myśmy mieli chyba jeden semestr w całości poświęcony łasce. To się nazywa charytologia. Od słowa charis, to jest tłumaczy się jako łaska, po łacinie to jest gracja. I ten cały semestr sprawdzaliśmy, tak jak mówiłeś, jak to jest w Piśmie Świętym, w starym w Nowym Testamencie, bo jest inaczej, jak jest Dokładnie. w Ewangeliach, a w listach pałowych, bo jest kolosalna różnica, jak jest u ojców kościoła i potem, co jestem zaskoczony, właśnie są wszystkie spory odnośnie konsekwencji rozumienia łaski, czyli tak, o to usprawiedliwienie. O usprawiedliwienie. No i nie wytrzymałem, otwieram Wikipedię, żeby sprawdzić co to jest łaska i tam w Wikipedii od razu są przypisy Ile było wypowiedzi soborowych w związku z błędami i większość tych błędów tych wypowiedzi odnosi się do kwestii usprawiedliwienia, predystynacji, wolności człowieka, to wszystko tak. wynika z łaski. I to są te tematy, które dzisiaj podejmiemy. Także bardzo poważne, dlatego o. to pytanie na samym początku. Też jest bardzo ciekawe, że gdybyśmy próbowali zobaczyć łaskę na przykład u Świętego Tomasza i scholastyka. Mam to. To jest dopiero y, łamigłówka, że tak to powiem. Idźmy po kolei. Dobra. Czy katechizm mówi coś, jak Pismo Święte widzi łaskę? Niewiele mówi. Jak chodzi o Pismo Święte, to katechizm mówi tutaj niewiele. Znaczy, nie robi takiego podziału, bo w wielu tematach mamy podział wprost. Stary Testament, Nowy Testament, nawet mieliśmy takie bardzo szczegółowe podziały różnych okresów. A tutaj mamy raczej takie spojrzenie, że w Starym Testamencie ta łaska to jest takie indywidualne działanie Pana Boga, mam wrażenie. Że gdybyśmy tak prześledzili chociażby historię postaci biblijnych Starego Testamentu, to może nie jest wprost mówione nic o łasce, ale widzimy takiego Pana Boga, który. Taki Współpracuje z człowiekiem, jest tak. życzliwy narodowi wybranemu, prowadzi ich broni. Okazuje im pewną taką, taką, taką dobroć, byśmy dobroć. powiedzieli. Troska o nie. łaskawość. Nowy Testament od razu jest nakierowany na Chrystusa. Tak. I, i praktycznie cała ta. Teologia. teologia łaski, która jest w katechizmie, jest oparta na Chrystusie. Pamiętam takie zdanie z wykładów. Chrystus to łaska. My no. mówimy, że piszemy Kościół z małej i z dużej litery i coś mi zostało, że jak napiszemy łaska z dużej litery, że to może oznaczać po prostu Chrystusa, bo On jest ucieleśnieniem tej Bożej dobroci, tego Bożego daru dla człowieka. Myślę, że to jest takie najważniejsze, no nie? żeby widzieć, że wraz z Jezusem Chrystusem mamy nie tyle teologię łaski, co dotykalną łaskę Pana Boga, bym powiedział. W ciele nie pozwoliło dotknąć tego Boga, który jest łaskawy. Człowiekowi. Natomiast katechizm bardziej pokazuje nam sens tej łaski, bym powiedział. Czyli takie cele, do czego ma łaska prowadzić, jak ona działa. Tu jest mocno skoncentrowany katechizm, no nie? że pokazuje, że łaska obmywa z grzechu, że udziela sprawiedliwości Bożej. To jest też ciekawe, co tak. to jest dać sprawiedliwość Bożą człowiekowi. I że też jest łaska początkiem nawrócenia. I w końcu pokazuje, że po co jest ta łaska dana człowiekowi. To mi się też spodobało, bo my czasem, ja cię zapytałem, do czego jest, co jest konieczne do zbawienia, ale to jest jeden z dwóch celów łaski: zbawić człowieka, dać mu życie wieczne, a drugim celem, który jest tak naprawdę pierwszym celem łaski, chwała pana Boga. Bóg przez to otrzymuje chwałę, że jest łaskawy. Że udziela łaskę człowiekowi. No to jest niesamowicie piękne. I to dopiero pokazuje całe bogactwo tej łaski w relacji z Panem Bogiem. Więc to mi też tak zostało z katechizmu. No i oczywiście to, co jest chyba takim fundamentem, że łaska jest darmo dana każdemu człowiekowi. Pytanie, jak to rozumieć? Czy to oznacza, że każdy człowiek bez wyjątku dostał łaskę? Że Pan Bóg każdemu oferuje dar łaski. Ale katechizm podkreśla, że z łaską trzeba współpracować. No właśnie. Myślę, to... że o to Ci chodzi. Znaczy, że... ja to chcę wbić trochę kij w mrowisko, bo my się przyzwyczailiśmy do takiego mówienia, że Bóg daje darmo każdemu łaskę. Ale co, jeżeli się spotka człowieka, który powie, że on nie dostał łaski wiary? Jest niewierzący. To już mówisz o konkretnej łasce. Tak. No ale łaska to najpierw to, co pokazaliśmy. Nawrócenie, oczyszczenie z grzechów. Udzielenie sprawiedliwości Boże. jeszcze tam potem katechizm to pięknie rozwija, że to jest moc uświęcająca i przebóstwiająca człowieka. Czyli tak naprawdę zawsze łaska jest łaską wiary. No to nie wiem, czy można tak powiedzieć, że on nie ma łaski wiary. Może, że nie rozwinął w sobie łaski wiary. No a jak mamy człowieka, który nigdy nie słyszał o Chrystusie, który nigdy nie słyszał o Panu Bogu, możemy powiedzieć, że dostał łaskę? No pewno. Mówiliśmy o tym, że nawet nie znając Pana Boga, można postępować w sposób, który się Bogu podoba. Ale czy dostał łaskę? Bo to, to, że on postępuje w taki sposób, który się Panu Bogu podoba, to jeszcze nie oznacza, że dostał łaskę. No i teraz jest pytanie, jak tą łaskę rozumieć? Czy tą łaskę mogę zrozumieć jako dar życia i już ten Boży pierwiastek w tym człowieku jest i ten element sumienia, który pomaga rozróżniać dobro i zło, no. to w tym znaczeniu ja stwierdzam, że on łaskę ma. Bo... A gdybyśmy rozumieli łaskę właśnie tak, jak święty Paweł to pisze, w sposób teologiczny, że łaska to jest ta indywidualna też relacja między mną a Jezusem, między mną a Bogiem i duchem świętym, no to wtedy mogę powiedzieć, że on jeszcze jej nie ma, bo nikt mu nie głosił, nikt mu nie wyjaśnił. No właśnie, bo katechizm podkreśla, że łaska się rodzi ze słuchania słowa. Że to jest ten moment, kiedy człowiek daje przyzwolenie na działanie łaski. Kiedy zaczyna słuchać słowa, które jest głoszone. Jeżeli komuś nie było głoszone słowo, to czy możemy powiedzieć, że ten człowiek, w takim rozumieniu, jakim my teraz mówimy o łasce, ją otrzymał? Bo ty zwróciłeś uwagę na taką łaskę, która jest chyba jeszcze przed wszystkim. No bo jak święta Tereska mówiła, wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską, tak. Ja się tego trzymam. No więc. A ty zapytałeś o łaskę wiary. I dlatego tak. to już jest jakiś konkretny Tylko, że człowiek, który, No właśnie, dlatego się pytałem, bo chodzi o takie właśnie mi. Ja bym nie chciał teraz wracać do tego, że każdy człowiek może być zbawiony dzięki Panu Bogu i jego łasce, nawet o tym nie wiedząc tutaj na Ziemi, czyli nie mając w ogóle świadomości, że jest coś takiego jak Jezus Chrystus, który za niego umarł i dla niego zmartwychwstał i teraz Jemu daje to życie wieczne. Tylko chodzi mi o łaskę wiary, konkretnie, konkretnie że człowiek tak. otrzymuje, bo myśmy się tak przyzwyczaili do takiego mówienia, że każdy ma tą łaskę wiary. A... No jak pytasz każdy, to ja od razu widziałem jakiegoś europejczyka, nie? No właśnie, o to mi <gry> chodzi, że myśmy się przyzwyczaili, bo to jest takie dla nas oczywiste, jakbyśmy żyli w takim basenie z łaską. No bo tak coś. jest, no nie. Każdy słyszał o Chrystusie, każdy słyszał o chrześcijaństwie, każdy słyszał, że Chrystus umarł na krzyżu. Pozwól, że to poprowadzę cię dalej, bo chciałem Cię w miarę odcinka zapytać, jaki jest najpiękniejszy, najlepszy obraz na pokazanie ludziom łaski. Odniesienie do czegokolwiek, i powiedziałeś teraz to, że to jest basen łaski Bożej. <laughs> I chciałem powiedzieć, że łaska symbolizowana przez wodę to jest tak. przepiękny obraz, bo woda jest we wszystkim. I, I dlatego jest taka trudność mówienia o łasce, to co, co teraz robimy, że ona, będąc w każdym aspekcie życia, ma też konkretne wyrazy, a mówi się jedno słowo łaska. Tak powiedzieć, łaska wiary, a może być łaska ta uprzedzająca. Katechizm tam tego nie wspomina, ale może być łaska wieczna, charyzmatyczna, habitualna, lecznicza, Mówi uprzedzająca, pobudzająca. Mówi katechizm o tym. Ale tylko dwie wymienia. Katechizm wymienia, że jest łaska habitualna i aktualna. Ach, tak. I też pokazuje, że są łaski, które się wiążą z sakramentami, łaski związane z charyzmatami, i łaski związane z stanem, którym człowiek tak, tak, tak. jest. I dlatego mówienie o łasce to jest takie. To, to jest taka medytacja. Ona może poprowadzić w różne obszary mojej duchowości. I mówi to katechizm, że to jest rzeczywistość nadprzyrodzona, której nie widać. Można zobaczyć duchowa. w pewnym sensie po owocach, na przykład wiary w życiu człowieka, że jego wiara wydaje owoce i, i wtedy po tych owocach można zobaczyć, że on ma łaskę. Mi się podoba to, co katechizm przywołał Joannę Dark, nie, która zapytana tak podstępnie przez inkwizytorów, nie bardzo umiejętnie odpowiedziała, że jeżeli cokolwiek robiła to dzięki temu, że ma łaskę, a jeżeli nie, to ma nadzieję, że ją otrzyma. Więc tak, tak właśnie pokazała, że ta łaska to jest coś, co w nas działa, a my niekoniecznie mamy świadomość i niekoniecznie widzimy tę łaskę wprost. To co ty mówisz, że no jest taka nieuchwytna, a z drugiej strony jest we wszystkim. Jest tak przebogata. Zastanawiałem się, gdybym miał dzisiaj rozpoczynać lekcję katechezy na temat łaski. Ogólnie, próbowałem zbudować taki oto przykład. Wyobraź sobie, po grzechu, czego ci brakuje? Jaki jest człowiek po grzechu, po doświadczeniu grzechu, zła, po doświadczeniu grzechu rajskiego, taki najtragiczniejszy stan, gdybyś sobie spróbował uwięzienia, uwikłania. No To niewola chyba. I, I czego ci brakuje, więc to wszystko, czego ci brakuje, jest łaską. Bo Chrystus przychodzi i daje ci wszystko, godność dziecka Bożego oczyszczenie, wyzwolenie umocnienie dowartościowanie, budowanie relacji z Kościołem, z bliźnim, z samym sobą, to wszystko jest darem darmodanym, darem łaski jak otwarłem skrypty z naszych studiów, to tam czytaliśmy książkę księdza Dariusza Oko, jeden rozdział z tego łaska i wolność, tak łaska i wolność bo to jest zawsze takie właśnie mocno dyskusyjne czy łaska może. Odebrać komuś wolność. Odebrać ci, człowiekowi wolność. Chrystus cię zarzuci tymi wszystkimi darami, i czy możesz powiedzieć nie? No, katechizm mówi, że możesz. I tam ksiądz profesor mówi, że wolności nigdy nie da się odebrać. Można człowieka zniewolić, ale dalej masz tą możliwość wyboru wewnętrzną. I dlatego jest tak ważne, żeby za pomocą łaski dokonać tego wyboru i wybrać Boga. No To jest też to, co zawsze Jezus robił, I, i myślę, że to jest klucz do zrozumienia tej relacji łaski i wolności. Zobaczyć, jak Jezus głosił Ewangelię człowiekowi. Dokonywał na przykład cudu, mówił o Eucharystii, mówił o swojej śmierci z martwych a potem mówił: Jeśli chcesz, to chodź za mną. Nie było, że nie masz wyjścia, człowieku. To, to jest takie, że to no, jak odejdziesz? Tak, tak, Mógłby tak, tak, tak zrobić. Odejdziecie teraz. Po tym wszystkim, co zrobiło. No, a on mówi, chcecie odejść? Proszę. Chcesz iść? Chodź. Ale ty decyduj, no nie. Dostałeś łaskę w postaci słowa, w postaci wydarzenia, w postaci doświadczenia, ale ty musisz zdecydować. I to jest ta wolność, że człowiek musi sam zdecydować, czy chce za tym iść. Bo stąd się biorą te spory dotyczące łaski, czy my jesteśmy zdeterminowani. Czy od nas cokolwiek zależy, czy wszystko bierze na siebie łaska Boża. Stąd były te różne wypowiedzi w historii Kościoła i te orzeczenia soborowe. No, ja to zawsze tak próbowałem sobie wytłumaczyć, yy, pomijając całą teologię i dogmatykę, że tak powiem, <laughs> i ojców Kościoła, ale na, tak na, na swój Czyli rozum. Czyli filozofowałeś, no nie? tak? Filozofowałem, tak. To, to można tak powiedzieć, że filozofowałem, ale no tak prosto rozumiejąc, gdyby prawdą było, że Pan Bóg predestynuje kogoś do zbawienia, czyli wybiera sobie sam odgórnie, a jest Bogiem miłosierdzia, który ukochał wszystkich, to co? Pięciu zostawi? No nielogiczne to jest. Musiałby wszystkich. A jak weźmie wszystkich, to po co mówić o piekle? No tak. Bez sensu to jesteś takim małym paskalem. Taki zakład to nie jest logiczny. Zakład, to nie jest zakład. Ale tak na logikę, no nie? Można mówić o piekle tylko wtedy, kiedy człowiek może łasce powiedzieć nie. Mhm. Bo to jest piekło. To jest ten moment, kiedy człowiek faktycznie mówi Panu Bogu wprost nie chcę, nie pójdę tą drogą, nie podoba mi się to. To to jest, no nie? I nie ma tak, że Pan Bóg powie, a nie, a ja sobie myślę inaczej, cyk. Idziesz. To szybkie dopowiedzenie. Wyczytałem, że Jezus chyba nie użył słowa łaska, kiedy nauczał. Ono się rzadko pojawia w Ewangeliach, ale w tym tekście jest napisane, że te przypowieści, które głosił, na przykład przypowieść o miłosiernym ojcu, o synu marnotrawnym, to jest przypowieść o łasce. O zagubionej owcy. Tak. Każda jego przypowieść. Jego cuda to są Zapisane fakty okazania łaski: nakarmić tłumy, kogoś uzdrowić. No, tak jak powiedziałeś, sam był łaską. Zresztą, no Maryja, no nie? Pełna łaski. Dosłownie. Pełna Boga, no nie? Wypełniona Bogiem. Mówimy dużo o łasce, a temat katech w katechizmie jest łaska i usprawiedliwienie. Tak. Wspomnieliśmy też to słowo usprawiedliwienie parę razy, ale gdybyśmy tak chcieli to na koniec jeszcze podsumować, zanim przejdziemy do ostatniego punktu, jakim są zasługi. To y, jakbyśmy powiedzieli, że to usprawiedliwienie to jest. Nie wiem, czy zrobię to profesjonalnie, ale zawsze w tym kontekście myślę o tym, co się stało w raju. Był Adam, dokonał się grzech, powstała jakaś przepaść między Bogiem a człowiekiem, i konsekwencją tego jest śmierć. I teraz to była jakaś niesprawiedliwość. To było coś, co nie powinno się wydarzyć. A Chrystus, jako jedyny, który może, On może to wszystko naprawić uczynić mnie na nowo sprawiedliwym w oczach Boga. I tak jak Adam grzech i śmierć, tak Chrystus udzielający łaski i konsekwencją życia. Życie. Ta przemiana, odnowienie człowieka. Dokładnie. Zostaje nam jeszcze na koniec coś takiego jak zasługa. No. Trudny temat. Jedna z lepszych herezji w naszym mszale, z którego się sprawuje liturgię. <grym> tak? To bo są te modlitwy. Panie, sprawa, byśmy zasłużyli. No właśnie. A cała nasza nauka na religii... My dzisiaj w podcaście mówimy, że nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć sami. Ale katechizm mówi trochę inaczej. Jak? Katechizm mówi, że owszem, z jednej strony nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć tak w pełni, że tak powiem, na, na łaskę Pana Boga. Dlatego potrzebny był Jezus Chrystus, bo on, będąc Bogiem i człowiekiem, miał sobie to coś, co mógł Bogu ofiarować, a my, jako ludzie, nie mamy tej świętości, tej sprawiedliwości, żeby Natomiast katechizm podkreśla, że przez to, że my potem przez nawrócenie wchodzimy w relację z Jezusem, możemy wypraszać łaskę. Możemy w pewien sposób zasłużyć na łaskę. I dlatego jest modlitwa w ogóle w życiu człowieka, wezwanie do modlitwy i modlitwy w mszale. Ponieważ człowiek, który już wszedł na drogę chrześcijaństwa, już idzie z Chrystusem, to dzięki jego łasce może sobie coś wyprosić. I jest taka możliwość. Patrz, to ma sens. To jest bardzo to umiejętnie katechizm podkreśla, ale to też jest może trudne czasem do zrozumienia, że z jednej strony my możemy wyprosić łaskę. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli to robimy, to tylko dlatego, że już ją dostaliśmy. Tylko dlatego, że przez Chrystusa, z Chrystusem. z Chrystusem i w Chrystusie. Dokładnie. Dlatego to jest taki ważny moment w Eucharystii. I tam katechizm nawet tak dość mocno podkreśla, bo pokazuje też, że na przykład dostajemy świętych, jako tych, którzy mogą się za nami wstawiać. Czyli tak. też mogą nam wyprosić łaskę. My modlimy się za zmarłych, możemy im wyprosić łaskę. Czyli jest taka możliwość, żeby człowiek współdziałając z Chrystusem i przez Chrystusa, właśnie, tak. wyprosił łaskę, ale katechnik od razu podkreśla, żeby czasem nie myśleć, że to jest twoja zasługa. <laughs> <laughs> że to jest najpierw zasługa Chrystusa, a dopiero potem twoje działanie. I dlatego wszystko, jest, wszystko łaską. jest łaską. Wszystko jest łaską. Nawet nasze dobre działanie tak naprawdę zawsze jest owocem łaski Pana Boga. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy tak sobie wytłumaczyłem te zasługiwania, które w mszale często wypowiadam. Mają no, wartość. Do tej pory troszkę się z tego w duchu śmiałem, że, że to herezyjka, to jednak ma sens. To nie, nie nie jest herezja. To tak jak to każda nasza modlitwa musiałaby być w pewnym sensie herezją, poza modlitwą uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu. Natomiast no, my możemy prosić, nawet Chrystus powiedział, prościa, będzie Wam dane. Czyli jest taka możliwość, żeby człowiek stanął wobec Boga, tylko właśnie musi być ten Chrystus między Bogiem a człowiekiem. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze, bardzo ja twórcze również. spotkanie. Ja również. Miałem jeszcze przygotowane, jakie są konsekwencje przeżywania łaski według świętego Tomasza. O, to chętnie posłucham na koniec. To, to już jest tak bardzo praktyczne. Po dzwonku. I to jest ciekawe. Usprawiedliwienie Grzesznika, oczywiście, odpuszczenie grzechów, uleczenie duchowe i tak dalej. Poruszenie do dobrych aktów umysłu i woli i dążenie do Boga. Wykonanie dobrego czynu, który umacnia człowieka. Wytrwanie w dobrym aż do końca. Osiągnięcie pokoju wewnętrznego, wewnętrznej ciszy, szczęścia, słodyczy Bożej, wzrost wewnętrzny, rozwój duchowy. I wreszcie po siódme. Doprowadzenie do chwały wiecznej, która przerasta nieskończone wszelkie moce i zdolności naturalne. I za to lubimy Tomasza. <noise> On to potrafił tak bardzo pięknie ujmować. Ale to pociąga, to pociąga. No. Nie chciałbyś tego? Dobry PR. Tworząc nam dobry PR zapraszam Cię za tydzień i będziemy mówić. Kościele jako matce, która wychowuje. Też będzie ciekawe. Jak mówił ksiądz Pawlukiewicz, a Kościół to jest stara matka. I bacznie się przygląda. Już się przestraszyłem, że nie włączyłeś rec. <śmienny> Zobacz, a było dobre dzisiaj.